Inżynierii i Techniki w Krakowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem Miasto Czuli – zbudowanie oferty edukacyjno-kulturalnej oraz zapewnienie jej dostępności wraz z zasobami Muzeum Inżynierii i Techniki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Znajdujesz się w strefie wejścia. Tutaj możesz kupić bilet. Stanowisko kasowe wyposażone jest w stanowiskową pętlę indukcyjną. Tutaj otrzymasz mapę. Możesz tutaj wypożyczyć audioprzewodnik, który poprowadzi Cię po naszej wystawie. Oprócz tego w Muzeum Inżynierii i Techniki jest możliwość wypożyczenia słuchawek wyciszających czy folii powiększających opisy. Sprzęty takie jak słuchawki wyciszające lub folie powiększające opisy możesz poprosić panią kasjerkę. Możesz również poprosić o wózek inwalidzki czy krzesło laski. O te wszystkie rzeczy zapytaj proszę pracownika obsługi wystaw. W strefie wejścia znajdują się plany tyflograficzne, które pozwolą Ci na poznanie drogi do wejścia na naszą wystawę stałą. Rozpoczynając zwiedzanie, w każdej z hal obsługa wystaw będzie posiadała specjalne plany tyflograficzne prezentujące trasy zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku. W strefie wejścia znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także na poziomie D-1 bezpośrednio przed wejściem na wystawę stałą. W trakcie zwiedzania możliwe jest powrócenie do toalety po uprzednim poinformowaniu obsługi wystawy. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami są wyposażone w przywoływacze. Po tym jak kupisz bilet na wystawę, możesz pójść do szatni, żeby zostawić swoje rzeczy. Pamiętaj, w szatni trzeba zostawić odzież wierzchnią, na przykład kurtkę. W szatni trzeba również zostawić plecaki i duże torby. Będąc w budynku w hali D, możesz odwiedzić sklepik z książkami, grami, zabawkami i pamiątkami. Sklep jest bardzo blisko kas biletowych. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku muzeum.